Witam wszystkich w mojej ciężarówce. Troszkę tu ciemno jest, także nie wiem, czy coś będzie widać. Ale jak nie będzie widać, to będzie słychać przynajmniej. Chciałem nagrać tylko króciutki film na temat mojej zmiany pracy, bo pytało się mnie parę osób, czy to prawda, że zmieniam pracę. No, nie jest to pewne na 100%, ale zdaje się, po 26 latach pracy sprzedam ciężarówkę. Po 26 latach jazdy swoją ciężarówką sprzedam ją i wrócę na etat, tak jak zaczynałem pracę na początku. Dlaczego takie pomysły mi chodzą po głowie? No, dlatego, że chciałbym spróbować czegoś nowego. Wyszła taka... Znaczy, chodziło mi to po głowie już od dość dawna, ale nie mogłem się na to zdecydować. Chyba się zdecyduję w tym roku przynajmniej na próbę. Praca polega na rozwożeniu nowych ciężarówek do dealera. Jedzie się do fabryki, wsiada się w zestaw, który się składa z trzech czy czterech złączonych ze sobą ciągników. To znaczy, jeden jedzie o własnych siłach i do niego są doczepione dwie inne ciężarówki. Zawozi się do klienta, po czym taksówką się jedzie na lotnisko, wsiada się w samolot i wraca się po następny skład. Firma jest porządna, w firmie są związki zawodowe, stawka na milę jest całkiem przyzwoita, w granicach tam mniej więcej 50 centów na milę, nawet więcej. Dodatkowe benefity są. Myślałem, rozpatrywałem wszystkie za i przeciw i gdzieś tutaj mam listę na naszym forum, jakby ktoś chciał przeczytać, to nasze forum to oczywiście katolik.us i tam można to przeczytać, ale przeczytam wam właśnie zalety tej nowej firmy. Jazda tylko nowymi samochodami. No bo odbiera się nowe samochody z linii produkcyjnej, więc samochody są tylko nowe, pachnące nowością, w pełni sprawne. Podróże. Każda trasa w inne miejsce, każdy powrót samolotem, więc po dostarczeniu tej ciężarówki można coś tam zwiedzić więcej, przynajmniej to lotnisko lokalne można zobaczyć i człowiek się czuje troszkę tak jak na wczasach, jak jeździ ciężarówką, jak lata samolotem. Troszkę inaczej niż jazda ciężarówką cały czas. Frequent Flyer Miles. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa, ale po prostu latając samolotami zbiera się te kilometry, także można się dorobić potem darmowego przelotu, na który można na przykład wykorzystać do przelotu do Polski. Nocleki w hotelach. Firma nie zezwala na spanie w ciężarówce. Nawet jak się jedzie ciężarówką, która ma sypialnię, to ciągle wieczorem się zajeżdża do hotelu. Firma płaci za hotel, więc śpi się w hotelu. Co się wiąże z tym, że codziennie jest dostęp do normalnej łazienki i codziennie jest dostęp do normalnego prysznica. Więc to jest też dodatkowa zaleta, zwłaszcza gdy człowiek zaczyna mieć coraz więcej siwych włosów na głowie i coraz mniej mu się harcerstwo podoba i spanie w ciężarówce. Także to też jest, uważam, kolosalna zaleta tej firmy. Ubezpieczenia zdrowotne. Firma płaci za ubezpieczenie zdrowotne, co zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie te ubezpieczenia są bardzo drogie, jest bardzo ważne. Ja mam teraz ubezpieczenie zdrowotne przez pracę mojej żony, ale ona musi za to ekstra płacić. Tutaj byłoby to wliczone, byłoby to za darmo. Płatne święta. W firmie jest 10 płatnych dni świątecznych w roku. Poza tym płatny urlop. Niewielki, bo w Ameryce są niewielkie urlopy, to znaczy w sumie dochodzą do 4 tygodni, ale ja wcześniej przejdę na emeryturę niż się dorobię tych 4 tygodni, ale ciągle po roku tydzień płatnego urlopu, po 2 latach 2 tygodnie i po 9 latach 3 tygodnie, także gdybym tam został na dłużej, to do tych 3 tygodni powinienem doczekać. Plan emerytalny. Firma ma własny plan emerytalny, który nie ma nic wspólnego z normalną emeryturą, tylko dodatkowo firma jakąś tam emeryturkę małą wypłaca, co też jest oczywiście istotne. I tak zwany safety bonus, czyli cent na milę za każdą milę przejechaną bez wypadku. Także to są zalety tej firmy. Wadą jest to, że firma jest w Teksasie
i na pewno będą drobne trudności, żeby się dostać do domu. W praktyce to wygląda tak, że gdy się jest tam powiedzmy 2 tygodnie w drodze, to się zgłasza do dyspozytora, że się chce jechać do domu i on szuka ładunku w stronę domu, więc jeżeli będą ciężarówki do Charlotte, to mogę przyjechać tymi ciężarówkami do Charlotte, zostawić je u dealera i iść do domu na parę dni. Gorsza sprawa, gdy nie będzie ładunku do domu, to wtedy jedyne co pozostaje, to wsiąść w samolot i przylecieć do domu albo wykorzystać te mile uzbierane. Także no zobaczymy, jak to będzie działać. Jeżeli rzeczywiście będzie trudno się dostać do domu, to długo tam nie popracuję. Firma się nazywa nie wiem jak, ale na mojej stronie można znaleźć link do tej firmy. Zaczekajcie, przy okazji może kliknę, zobaczę, jak to się... Firma się nazywa Autotruck Transport i ma stronę autotrucktransport.com. Jeszcze tam nie pracuję, jeszcze nie jestem przyjęty. Na razie jakieś wstępne rozmowy prowadziłem, jeszcze nie wysłałem wszystkich papierów, więc jeszcze się mogę rozmyśleć, ale na razie rozważam taką możliwość, żeby od stycznia tam zacząć pracować. Myślę, że to będzie ciekawa propozycja. No i wiele osób się mnie pytało, co z kamerą. Myślę, że kamera będzie. To znaczy niekoniecznie będzie kamera w takiej formie, jak jest teraz. Być może będzie tylko jeden obraz, a nie dwa z kamery. Będę to musiał jakoś zrobić, żeby to był cały przenośny system. No, nie będzie tyle kabelków i komputerów. Będę jeździł najwyżej z jednym komputerem. Ale myślę, że się to da zrobić. Myślę, że kamera będzie i będziemy dalej mogli razem podróżować. Także trzymajcie kciuki, albo jeszcze lepiej pomódlcie się za mnie. No i zapraszam też oczywiście na naszą stronę katolik.us i truck27.com, truck27.com. Więcej szczegółów też na stronie w temacie Trucks and Trips. Nowa praca Hioba, taki temat jest i zobaczymy, jak to będzie. Dobranoc, do zobaczenia i wszystkiego dobrego.